Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Wiedzieliście, że Hakuna Matata nie jest tylko wymyślonym powiedzonkiem przez Timona i Pumbę? W języku Suahili, którym operuje kilka krajów wschodniej Afryki, Hakuna Matata oznacza naprawdę nie martw się. Takich i wiele innych szczegółów znajdziemy w tym filmie masę, więc usiądźcie wygodnie, a ja dzisiaj wszystkie je wam przedstawię. Zacznijmy od chyba najbardziej znanej klatki filmu i nie, nie chodzi o przedstawienie Simby światu. W momencie, kiedy tęskniący za ojcem Simba kładzie się na ziemi, w powietrze ulatuje masa pyłu. Od lat wielu ludzi twierdzi, że ten pył układa się w słowo seks. Problem jednak w tym, że ten pył nie układa się w kompletnie nic. Czyżby teoretycy spiskowi przerobili klatkę filmu, a cały świat dał się nabrać? Otóż nie. W wersji telewizyjnej, Blu-ray czy DVD ta scena wyglądała dokładnie tak, ponieważ została przerobiona. Jednakże w wersji Króla Lwa na kasecie VHS ten pył naprawdę układał się w pewne słowo, ale nie to, o którym myślimy. Napis układał się w trzyliterowy skrót SFX, odnoszący się do działu efektów specjalnych, jednak jak widzimy, nie trudno było się pomylić. Już w pierwszych minutach filmu widzimy Skazę i jego mega zielone oczy. W tamtej chwili, choć możemy się domyślać, to jeszcze nie wiemy, że to Skaza jest antagonistą tego filmu i, uwaga, zabije swojego brata. Wspomniałem o jego oczach nie bez powodu. Większość, oczywiście nie wszyscy, złoczyńcy w filmach Disneya są utożsamiani z kolorem zielonym. Dlatego widząc już na samym początku jego mega zielone oczy, mogliśmy się domyślić, jaką rolę Skaza odegra w tym filmie. Nawet wszystkie późniejsze sceny wokół niego obfitują w kolor zielony. Sam Skaza nie jest tylko przeciętnym złoczyńcą. Jeśli zgłębimy się w analizę jego postaci, zrozumiemy, że popełnił on wszystkie 7 grzechów głównych. Pycha. Skaza wierzy, że to on właśnie zasługuje na władzę i jest 10 razy mądrzejszy od Mufasy. Również odmawia opuszczenia lwiej ziemi, nawet kiedy oznacza to śmierć jego poddanych. Chciwość. Pragnienie władzy opętało go tak bardzo, że jest w stanie zniszczyć wszystkich i wszystko, aby ją zdobyć. Nieczystość. W usuniętej scenie możemy zobaczyć, jak Skaza próbuje namówić Nale do zostania jego królową i spłodzenia spadkobierców tronu. Zazdrość. Skaza zazdrości Mufasie i Simbie, że to oni zostali następcami tronu zamiast niego i obojgu pragnie doprowadzić do śmierci, niestety z sukcesem, jeśli chodzi o Mufasę. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Leży obiedzony na plecach w swojej jaskini, kończąc kolejny posiłek, pozwalając jednocześnie umierać z głodu pozostałym mieszkańcom Lwiej Ziemi, w tym swoim przydupasom, dzięki którym w ogóle zdobył tron. Gniew. Skaza wścieka się, gdy ktoś tylko wspomni o Mufasie lub go do niego porówna. Zupełnie jak wtedy, gdy Sarabi zasugerowała, że gdyby był choć trochę podobny do Mufasy, to nie byłoby teraz głodu na Lwiej Ziemi. Lenistwo. Potrafi leżeć z wyłożonymi 4 literami, podczas gdy cała Lwia Ziemia popada w ruinie, brak jej jedzenia i wody, a nawet zniszczony został cały teren wokół zwierząt. Przenosimy się do dalszej części filmu i piosenki Skazy przekonującej hieny, aby zaatakować i zabić Mufasę. W tym momencie dostajemy bardzo kontrowersyjną scenę. Nie jestem do końca pewny, co Disney chciał nam przekazać, ale ta scena wygląda łudząco podobnie do prawdziwej historycznej parady związanej z pewnym austriackim malarzem. Kiedy Simba i Nala uciekają przed hienami, na cmentarzysku słoni zobaczyć możemy pewien błąd filmowy. Prawdopodobnie jest to reszta skóry słonia, która w jednej klatce całkowicie zmienia kolor. Spójrzcie. Podobno animatorzy mieli mało czasu na stworzenie całego filmu, a więc przyszykujcie się, bo to nie jedyna taka wpadka. Jeden z najsłynniejszych momentów, jakie dzisiaj kojarzymy, to ten, kiedy Rafiki podczas prezentacji Simby mieszkańcom Lwiej Ziemi oznaczył jego czoło czerwonym sokiem z owocu. Przenieśmy się jednak na drzewo, na którym mieszkał Rafiki. Widzimy, jak stworzył tutaj malunek Simby i ponownie naznaczył jego czoło. Detal polega na tym, iż sok z owocu, którego Rafiki używa, jest bardzo ciemny, wręcz fioletowy, natomiast kreska na malunku jest jasno-różowa. Szczerze mówiąc, sam nie zauważyłbym tego szczegółu, gdyby nie twórcy filmu, którzy przyznali się do popełnienia błędu. Przejdźmy teraz na koniec filmu. Kiedy Skaza próbuje zaatakować leżącego Simbę z wyskoku, ten przerażony wygląda, jakby nagle dostał olśnienia i swoją łapą wyrzuca Skazę w otchłań. To dlatego, że jeśli przewiniemy film 25 minut wstecz, zobaczymy bardzo podobną scenę, kiedy to Simba zaatakował Nale w ten sposób, który Skaza zaatakował jego. Nala podczas tego ataku przerzuciła go przez siebie dokładnie tak samo, dzięki czemu była w stanie zdobyć nad nim dominację. Jak widać, cały film skupia się nie tylko na dojrzewaniu Simby, ale całym jego rozwoju jako lew i ta scena pokazuje nam, że po walce z Nalą wyciągnął wnioski. Pewne sceny w filmie masa ludzi odbiera bardzo dwuznacznie. Na przykład, kiedy mama Nali ją czyści, lub kiedy Simba i Nala spotykają się po długim czasie, a ta leżąc w pozycji, którą widzicie, liże go po twarzy i rzuca dość mocne spojrzenie. Sceny te każdy z was może interpretować jak tylko uważa. Sam powstrzymam się od głosu, jednak patrząc na historię Disneya i tego, jak wiele jest przypadków tej dwuznaczności, o czym już było, a jeszcze będzie w tym filmie, to nie mogłem po prostu tego ominąć i chciałem umieścić to w swoim filmiku, abyście sami mogli to ocenić.
Wróćmy jednak do początku filmu i sceny, kiedy Mufasa mówi o wschodzącym słońcu dla Simby jako nowego króla. Przyjrzyjcie się dokładnie miejscu pomiędzy Simbą i Mufasą. Dosłownie tylko w jednej klatce pojawia się tam napis 45. Jest to tak zwana notatka techniczna, którą twórcy zapomnieli usunąć. Jeśli chcielibyście sami to zobaczyć, to znajdziecie ten moment w 9 minucie i 16 sekundzie filmu. No, przynajmniej w wersji dostępnej na Disney+. Cała bajka jest po części odwołaniem do Hamleta napisanego przez Szekspira. Zarówno Hamlet, jak i Król Lew to opowieść o rodzinie królewskiej. Po śmierci władcy Mufasy na tronie zasiada jego brat Skaza, który panowanie przejął, dopuszczając się okrutnej zbrodni. Tak samo Klaudiusz, który zasiadł na tronie, otruwając i doprowadzając do śmierci swojego brata. Natomiast scena, w której Skaza bawi się czaszką, to nawiązanie do chwili, gdy Hamlet odnajduje czaszkę Yorika, nadwornego błazna. The Madness of King Scar to niewykorzystana piosenka w filmie, śpiewana przez Skazę. W tej sekwencji widzimy Skazę zmagającego się ze swoim sumieniem. Podobnie jak Klaudiusz widział cień króla w Hamlecie, Skaza twierdzi, że widzi Mufasę i zaczyna tracić równowagę. Scena odbierała Skazie jego elegancję, przez co została wycięta z filmu, natomiast ponownie potwierdza ona nawiązanie do Hamleta. Również wygnanie jest częścią szekspirowskiego dzieła. Po tym jak Simba zostaje przekonany przez Skazę, że zabił swojego ojca, Skaza przekonuje go również do ucieczki z Lwiej Ziemi i udania się na wygnanie. W Hamlecie Klaudiusz przekonuje tytułowego bohatera do podróży do Anglii, gdzie nasyła na niego piratów. Tak jak Pixar w przypadku Aud, tak Disney w tym przypadku, zanim zrobił film, wybrał się do Afryki, aby jak najbardziej realnie odwzorować to miejsce. W jednym ujęciu widzimy nawet Kilimandżaro, najwyższą górę Afryki znajdującą się w Tanzanii. To też idealnie pasuje do naszego Hakuna Matata z języka Suahili, którym mówi się między innymi w Tanzanii. Ale animatorzy nie tylko starali się odwzorować jak najlepiej naturalne środowisko występowania zwierząt, ale też ich zachowania. Na przykład Shenzi, czyli hiena, która jest kobietą, jest najmądrzejsza i jednocześnie dowodzi grupą trzech hien, w której co najmniej jedna to półgłówek. Takie ułożenie rangą też jest naturalnym odzwierciedleniem rzeczywistości. W prawdziwym świecie to samice hien dowodzą stadem w przeciwieństwie do większości innych zwierząt, gdzie stadem dowodzi samiec. Jest jednak pewien detal, który nie jest kompletnie naturalny dla lwów. Spójrzcie. Pazury Skazy, w przeciwieństwie do wszystkich innych lwów, są zawsze na wierzchu. To nie jest normalne, aby pazury były cały czas wysunięte. Skoro więc Skaza jako jedyny został tak stworzony, nie jest to raczej błąd filmowy czy niewiedza animatorów, a celowe zagranie twórców, aby uwidocznić, że Skaza nie jest nikim dobrym. Kiedy Simba i Nala proszą swoje mamy, aby te pozwoliły im pójść w mroczną część ich królestwa, w tle mogliśmy zauważyć sprytnie przemycone nawiązanie do najsłynniejszej postaci Disneya, myszki Miki. To jednak nie jest jedyny raz. Disney przemycił podobiznę myszki Miki wielokrotnie. Spójrzcie. Kolejne odniesienie widzimy, kiedy Nala i Simba próbują pozbyć się Zazu. Ten ląduje na drzewie przetrzymywany przez małpy, a jedna z nich skubie z niego coś, co jest podobizną myszki Miki. Przenosząc się do miejsca, gdzie Timon się stołuje, widzimy zielonego robaczka z dziwną plamą. Tak, zgadliście? To ponownie kształt myszki Miki. Niektóre z tych robaków wyglądają niecodziennie i to nie za sprawą plamki w kształcie innej postaci Disneya. To dlatego, że na ich grzbietach twórcy narysowali podobizny masek odnoszących się do prawdziwej kultury tamtejszych miejsc. Wspomniałem wcześniej o tym, że twórcy bardzo chcieli odwzorować zarówno Afrykę, jak i zwierzęta i ich zachowania. Patrząc jednak na scenę, w której Simba wraca na lwią ziemię i konfrontuje się ze Skazą, widzimy postać, którą mogliście przegapić. Ten cień to zwierzak, który na pewno nie należy do żadnego afrykańskiego stada. Jest to tak naprawdę postać z innego filmu Disneya, a dokładniej Jock, szkocki terrier, z filmu Zakochany Kundel z 1955 roku. Mówiłem, że jeszcze dzisiaj powrócimy do dwuznaczności w tym filmie, więc nie mogłem przemilczeć i tego. Nie obeszło się bez echa wokół plakatu, na którym ludzie zaczęli dostrzegać pewne rzeczy. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach, a ja obiecuję, że to ostatni raz, kiedy mówimy o dwuznaczności w Królu Lwie. Zauważyliście, że wszystkie lwy mają wąsy, natomiast lwice już nie? To nie jest tak, że lwice naturalnie nie mają wąsów. Jest to cecha, którą posiadają zarówno samce, jak i samice. Jednak jak już wiemy z poprzednich szczegółów, Disneyowi kończył się czas przed premierą filmu, dlatego aby zaoszczędzić trochę czasu na animacji, postanowiono nie rysować lwicom wąsów w żadnej ze scen. Imię matki Nali nie zostało wypowiedziane w filmie ani raz. Natomiast dla ciekawskich, imię to brzmi Sarafina. Scena z pędzącymi ku Simbie gnu to istne arcydzieło oraz męczarnia dla Disneya. Film powstał w 1994 roku, a więc animacja komputerowa nie była zbytnio zaawansowana. Producent filmu powiedział, że stworzenie tylko tej sekwencji, tak aby nie było błędów pokroju jednego zwierzęcia przenikającego przez drugie, zajęło im aż 3 lata. Złowieszczy występ Skazy kończy się makabrycznym śmiechem hien. W tej scenie słyszymy coś, czego nie widać. Mianowicie dwóch reżyserów filmu, Rob Minkow i Roger Allers, podłożyli swój głos, a raczej ten złowieszczy śmiech, pod niektóre hieny. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam również na drugi kanał z teoriami filmowymi.